Ławienia są bardzo dobre, piękne, bo to jest takie połączenie XVII-XVIII-wiecznego i XIX-wiecznego pałacu z nowoczesnością. No słów brakuje. Jest tak fantastycznie odnowiony pałac. Pamiętam jako przewodnik jego inne oblicze. Teraz tylko czekać, żeby tu eksponaty i turyści, i żeby pałac zatętnił życiem, jak to fajnie bywało. Bo naprawdę Kraków ma tyle do zaoferowania, a Muzeum Krakowa do pokazania. No, nie mam słów, aby wyrazić swój zachwyt. Ja tu byłem kilka lat temu, jak wręczałem nagrodę na najlepszą szopkę. To rzeczywiście, co teraz widzę, a było 4 lata temu, to w ogóle szok. Naprawdę tyle pracy włożonej, ale to w takim dobrym kierunku poszło, że aż miło oglądać. A serce się raduje, że pieniądze czasami się nie marnują. I to jest najważniejsza rzecz. Musimy wiedzieć bardzo wiele rzeczy, bo tu się mogą dziać i już się dzieją takie rzeczy, które są istotne dla współczesności, różnego typu konferencje, spotkania, uroczystości, ale jego głównym zadaniem jest pokazywanie Krakowa. Wystawy, stała wystawa i wystawy czasowe, które się będą odbywać w tych pięknych wnętrzach. Naprawdę warto przyjść, zobaczyć, obejrzeć całość, a potem usiąść na pięknym dziedzińcu i wypić kawę.